Siema. Co dostałeś z Polaka? No to zawsze. Jedyneczkę? Tak, wiesz, dwa lata mam to wszystko, tak? Szczerze? Stary, podziwiam cię za twoje poczucie humoru zawsze. No widzisz, taki już jestem, tak? No bo u mnie to wygląda. Cześć, dawaj siadamy. No mów dalej. No bo wiesz, u mnie to wygląda tak. Przychodzę do domu, rodzice na mnie krzyczą, z tego rodzi się kłótnia, dostaję, wiesz, różnego rodzaju kary. Zresztą wiesz, o co mi chodzi. Znaczy, no wiem, o co chodzi, nie? Znaczy, wiesz, no... Różnie to bywa, tak? A u ciebie w domu jak to wygląda? Co mi to robić, tato? Halo. No dobra, już idę. No, cześć. No to ogólnie wszystko przemyślałam i
Musimy zerwać. Angelina! Idziesz! Kto to jest? No, to jest właśnie mój nowy chłopak. Angelina, idziemy! No nigdzie nie idzie. Zostaw ją! Jeszcze chcesz? Mówiłem ci, żebyś ją zostawił. Co mi to robić? Wypadź to! Co jest? Angelina tam zerwała. Czekaj, czy ja dobrze usłyszałem? Stary, co będę płakał, no? Było minęło, to. Stary, od jakiegoś czasu się strasznie dziwnie zachowujesz. Zastanów się czasem nad sobą. Ogarnij się. Chcę, żeby porozmawiać z Bogiem o moich problemach. Ty masz jakieś problemy? Każdy człowiek ma jakieś problemy. A ty? Co tutaj robisz? Nie bycie pochwalony jest Chrystus. Jestem uczniem klasy pierwszej liceum. Ostatnio spowiedź 5 lata temu. Żeby żyć, trzeba się nauczyć podziwiać życie. Tęsknimy, Karol.
Angelina też tęskni.